Słuchajcie, wiecie co? Stwierdziłam, że jednak tak wam ponagrywam, że popokazuję wam w ten sposób z bliska, tak jak teraz możecie zaobserwować, co ja tutaj mam, jakie numerki, jakie firmy, wszystko, wszystko, proszę bardzo. I po prostu potem, ewentualnie, kto będzie zainteresowany, będę czekała na prywatne wiadomości. Skompletujecie sobie z tego wszystkiego, co ja tutaj będę pokazywać, na przykład co Was interesowałoby, i wtedy będę Wam wyceniać, bo nie ma sensu, żebym ja wystawiała tutaj teraz pojedyncze ceny, to się mija z celem. Też nie ma sensu, żebym robiła Wam jakiś taki, nie wiem, że ja coś pozbieram do kupy, ileś tam pomadek i też dam cenę. Każda może sobie tutaj coś znaleźć dla siebie z wszystkich rzeczy, jakie ja za chwilę Wam pokażę. Tutaj póki co mamy produkty do ust. No, i później mi piszecie na przykład, że chciałabym pomadkę z Kiko, na przykład tą fioletową, do tego na przykład w następnych nagrywkach jakiś tam rozświetlacz, czy podkład, czy coś, i jaka byłaby tego wszystkiego cena. Doliczacie za każdym razem tylko koszt wysyłki. Chodzi o to, żebym ja z własnej kieszeni go nie pokrywała, a ceny ja i tak będę Wam zaniżać tychże rzeczy. Także ostatni rzut. Tutaj proszę bardzo, są rzeczy niektóre, tak jak to na przykład, czy to użyte z raz, dwa, trzy czy cztery, maksymalnie, nie więcej niż cztery, ale też jest dużo rzeczy nieużytych, jak na przykład to, jak na przykład to, jak to, jak to, jak to, nie, to użyłam raz, jak to, jak to. Jak to chyba z raz użyłam, to znaczy tylko sprawdzałam. To, o ile się nie mylę, bo nie pamiętam, bo ja miałam takie trzy. To jest nieużywane, na przykład w ogóle. No, także niektóre to było bardzo mało razy użyte i to jest w ogóle nieużywane. Także, a reszta gdzieś tam z raz, dwa czy trzy użyte. Także tak właśnie będę Wam robić. Więc to są pierwsze rzeczy, jeżeli chodzi o produkty do ust. Jeżeli będziecie zainteresowane, pytajcie. Oczywiście prywatnie. No i okidoki, lecę kolejną turę i robię Wam zbliżenie. Od góry, powolutku, abyście wyraźnie, dobrze widzieli, widziały to, co tutaj mam. Z pamięci zaraz spróbuję Wam mniej więcej powiedzieć, co jest użyte z raz, dwa, trzy, a co wcale. Tak by to wyglądało, tutaj są takie wymieszane różne rzeczy do twarzy, więc to było używane, jak widać. To jeden raz do testu, to wcale, tylko pokazywałam Wam pewnie swatch. To używałam parę razy, to nieużywane, nieużywane z parę razy. To dostałam używane, ale nie używam, bo jest za ciemne. Podkład, jeżeli chodzi o Art Deco, jest 0,5 kolorek. Catrice jest w kolorze 040 Warm Beige. Number 7 Airbrush Away jest w kolorku Wheat. Yanda kryjący make-up fluid fleksyjny 08 beż ciemny. Dalej Revolution Pro i to jest F9. Taki kolorek. To nie było chyba używane, raz dotestowałam, to może użyłam z 3-4 razy. To jest nieużywane, to parę razy może z 3-4. To chyba wcale, chyba że raz do testu. Wiadomo, maskara nieużywana, nieużywana, nieużywany liquid, ten eye primer z Eiko. Ja gdzieś jeszcze mam taki sam, bo miałam dwa. Wet n Wild pewnie z raz użyty, to nieużywane, to używane, to używane, to chyba nieużywane. To chyba nieużywany, ja miałam jeszcze jeden taki, albo dwa nawet. Nieużywane, jeden raz użyte, użyte z dwa razy, użyte z dwa, trzy, może cztery razy. Nieużywany tusz, Astor użyty do testu i był chyba bodajże dla mnie za ciemny. Jak widzicie, nawet, o, był nawet niedomieszany, tak on wygląda i to jest, poczekajcie, jaki to jest jakiś odcień? To był odcień 103 Golden Beige. Chyba był dla mnie za żółty, ja już teraz nie pamiętam. Więc wpada w żółte tony. Więc tak wyglądają rzeczy tutaj do twarzy. A ja właśnie się przed chwilką kapnęłam, że jeszcze są rzeczy do ust, więc będzie ich nieco więcej. Więc jakby co, piszcie prywatnie. Teraz połączę Wam. Póki co tak to wygląda. Jeszcze raz możecie sobie w
wtedy zdecydować, czy chcecie coś połączyć ze sobą, co by Was interesowało, że na przykład Aga interesuje mnie, dajmy na to Janda, na przykład ten matujący, kryjący tam podkład i na przykład dajmy na to fioletowa Kiko. I jaka będzie cena? W ten sposób będziemy robić i ja będę do tej ceny, którą Wam podam, od razu doliczajcie sobie tylko cenę wysyłki, której ja póki co nie znam, bo nie wiem, co będziecie chciały wziąć. Więc od wagi, że tak powiem, od ilości tych rzeczy będzie zależała wysyłka, cena wysyłki. Kolejna tura, czyli trzecia, jak widzicie, pierwsze, drugie rzeczy i trzecie rzeczy. No wiecie, o co chodzi. Także tutaj mamy takie oto kosmetyki, resztka produktów do ust i jedziemy. To użyłam parę razy, tego chyba tylko Wam testowałam, swatchowałam, tego nie używałam, to chyba Wam zeswatchowałam, to też Wam swatchowałam. To też Wam swatchowałam i chyba z raz użyłam. To użyłam z 3 razy. To nie pamiętam nawet, czy to nie był jakiś tester, czekajcie. Tak, to jest tester, który ja dostałam w takiej dużej pace, więc pewnie to albo raz użyłam, albo testowałam, albo tylko Wam pokazywałam swatche. To Wam pokazywałam w filmiku o pomadkach, czyli swatchowałam. Tego nie używałam, to Wam pokazywałam w teście i to Wam pokazywałam również na teście. Tak by to wyglądało, także jeżeli cokolwiek by Was tutaj zainteresowało, to tak jak mówiłam, podajcie tylko nazwy, rzeczy, które Was interesują w wiadomości prywatnej, a ja Wam podam wycenę. I zostają nam, słuchajcie, paletki, za chwilę Wam pokazuję i pędzelki, szczoteczki. No i przychodzę do Was ze szczoteczkami i pędzelkami i tego nie jest dużo. Mamy tutaj 2 pędzelki, które parę razy użyłam, są wyprane i wszystko to leci na sprzedaż. To są Nico Pro, jeśli nie mylę, ten nie pamiętam, był z jakiejś chyba strony wysyłkowej, sklepu wysyłkowego. Te 2 były, jeju, z czego ja je, czekajcie, bo jedne ja dostałam od Moni, ale to były niebieskie. Jeden pędzelek kupowałam, poczekajcie, z czego to było? Patrzcie, teraz nie pamiętam. Też chyba dostałam od Asi i nie wiem teraz, czy to były te niebieskie, czy te z tymi... Dobra, nieważne, nie pamiętam skąd mam te pędzelki. Już za dużo chyba tego wszystkiego. No i IT, czyli ja nie wiem jak się to czyta, szczoteczka oraz 2 szczoteczka, raz użyta, wyprana i na odsprzedaż. Także tak by to wyglądało. Dajcie znać. Pokazuję znowu wszystko razem. Zależałoby mi naprawdę, żeby się tego wszystkiego pozbyć, bo po prostu szkoda, no szkoda, żeby to wszystko leżało, także naprawdę uwierzcie mi, że postaram się dawać Wam bardzo, bardzo rozsądną cenę. Piszcie prywatnie, czy coś by Was interesowało, ja też wystawię te rzeczy na grupie, na Facebooku, także czekam na Wasze prywatne wiadomości. No i hejo, hejo i ostatnia tura kosmetyczna to są produkty do oczu. I tutaj widzę jeszcze tę mieszanka też trochę do twarzy, także no były tak wymieszane, więc ja już po prostu nie będę od nowa wszystkiego nagrywać. Każdy będzie widział, co tutaj jest. Mamy tak, paletkę, paletka Too Faced, tak wygląda, nieużywana, nawet nie wiem, czy swatchowana, ale chyba nie. Więc paletka z Too Faced. Następna paletka The Rock Nudes od Maybelline, nieużywana w ogóle, ani nie swatchowana, nawet chyba zafoliowana. Tak, zafoliowana, a ja Wam pokazuję palcem na wyświetlaczu. Paletka Mua używana, widać trochę. Ta paletka 2 razy użyta, to jest w sumie nowość. Czekajcie, może mi się uda, bo tutaj będzie wyraźniej. Tak ona wygląda, kolorki są przepiękne. W tej też kolorki są bardzo ładne. Zaraz złamię pazur znowu kolejny. Tak to wygląda. No chciałabym, no widać, że są że były używane, więc tutaj po prostu jest delikatnie osypana, ale to wszystko Wam powycieram przed wysłaniem, nie ma problemu. Także takie 2 paletki. Kolejna palecia to, słuchajcie, Freedom i to jest zestaw do konturowania. O, taką wygląda, tutaj duże lusterko, więc taka sytuacja, Eveline, ten produkt, ponieważ mam ich naprawdę ogrom i szkoda, żeby leżało, bo jest fajnym produktem. Mamy tutaj bronzer, róż i rozświetlacz, oczywiście Wam tutaj jeszcze raz pokażę, jeżeli ktoś nie oglądał mojego testu, bo ja to używałam do testu. Kolejny zestaw, tego chyba nie używałam, tylko może swatchowałam, Backstage, dalej Rival Nude Bronze, może z raz użyta albo tylko swatchowana, nawet nie pamiętam, czy używałam.
Ale jeżeli używałam, to pewnie z raz. Jest osypana, bo dopiero ją teraz miałam tutaj w worku, więc spokojnie to wszystko będzie obczyszczone. Kolejna rzecz, kompletnie nieużywana, kompletnie nieużywana. Kolejna rzecz z NYXa to jest taki zestawik. Czekajcie, może otworzę. O, tak to wygląda. Jakoś, żeby Wam się tu światło nie odbijało. Tutaj mamy oczywiście ten soft cream, chyba soft matte. Coś tam cream, nie widzę dokładnie, tutaj oczywiście lustereczko. Następny zestaw, ja nie używam tyle rzeczy aż do konturowania, ale bardzo fajna paletka, nieużywana jeszcze i żałuję, że nie siedzę aż tak w kosmetykach, bo to jest bardzo fajny zestaw, słuchajcie, do wykonturowania twarzy, do strobingu, draping, contouring i tak dalej. Także jeżeli ktoś siedzi w makijażu, to na pewno się to przyda od Catrice. Ja to dostałam, ale nie będę po prostu używać, więc po prostu podzielę się z Wami w ten sposób, że będę mogła za jakiś tam bezcen Wam posprzedawać. NYX Ombre Blush i tutaj mamy coś, co ja chyba użyłam pewnie z 2-3 razy. Takie fajne duo ombre z NYXa. Catrice palecia, ja ją może z 2 razy użyłam. I tak by to wszystko wyglądało, jeżeli chodzi o produkty do oczu i niektóre tutaj do twarzy, bo mamy róż na przykład. Albo tutaj zestaw do konturowania. Także takie oto produkty. Piszcie, jak ktoś będzie zainteresowany. Teraz zrobię Wam taki rzut. Poczekajcie, muszę wstać. Na wszystko razem. Były nazwy, było wszystko. Możecie sobie zwalniać, odtwarzać jeszcze raz, ponownie. Więc teraz po prostu z tych rzeczy wszystkich wybieracie sobie, co Was interesuje najbardziej. Piszecie mi, ja wtedy to odkładam, robię wycenę i się dogadujemy. No i hej, hej, robaczki, słuchajcie, nie patrzcie na bałagan w tyle, bo ja się pakuję, jestem w kartonach, w ciuchach, we wszystkim. Chciałam Wam tylko pokazać, jak ubrałam się, idziemy właśnie z Oliwcią i Gresem do nas dojdzie, idziemy do Wetherspoona na meczyk. No, idziemy. Także na sobie mam, słuchajcie, tą bluzkę, jednak Oli mi doradziła nawet dzisiaj, tą bluzkę z What's Mode, spodnie z What's Mode, i jednak Oli mnie namawia, abym je zostawiła, także nie ma wyprzedaży, jest nieaktualne. No, jeżeli chodzi o makijaż, słuchajcie, no postarałam się jakoś, jeżeli chodzi o paletkę, użyłam się dwie maksineczki z Revolution oraz Dragon's Heart z też Revolution. Biorę okularki biorę te, nie te czarne, na wszelki wypadek, jakby mnie oko drażniło, mimo wszystko na razie przystało, okłady zadziałały, a jeżeli chodzi o zapach, to nawet zobaczcie, jak kolorystycznie dzisiaj. Do boju, do boju. Nie no, ja sobie robię. Idziemy kibicować. Powiem Wam, że się ochłodziło i powiem Wam, że chyba spadnie deszcz. Moja stylizacja jest taka, trampki na sportowo, luźno, fajnie. No, podoba mi się. Podoba mi się. Jedyne tylko, wiecie co? Śmiałam się z Oliwką. Mam obawy, bo założyłam takie silikonowy stanik. Ja nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię. One są wszędzie na tych AliExpress, na Wishach i tak dalej. Ja nie pamiętam, skąd ja go mam. Pewnie też z jakiejś takiej chińskiej stronki. Albo z eBaya. Nie wiem już do końca. Ale boję się, że to się odklei. No, ale próba generalna, także najwyżej będę podnosić cycki z podłogi. Trudno, zdarza się. No, lepsze to niż tampon czy podpaska. Wiecie, o co chodzi. Znowu idę przez pamiętne krzaki, ale nie, telefon się nie zawiesi. Chyba pełno kup, bo pełno much. Masakra. No, także my idziemy. Nie, chodź. Oli się pyta, czy mam wykołaczki. No, nie mogę. Tam będą, chodź. No.